Dobrze, więc mamy kolejną czwartą misję. Singapur. Poziom wysoki. Dane z Tytana potwierdzają, że Centralne Dowództwo Pacyfiku nie istnieje. Zostało zniszczone przez Chińczyków. Teraz to już teren Changa. Rozumiem powagę sytuacji, kapitanie. Tym bardziej wskazana jest ostrożność, ale włączenie jej do oddziału Irish... Irish nie ma pełnego obrazu sytuacji. To szczególne okoliczności. Ona pójdzie z wami. Rozumiem. Irish jest w porządku. Będę go miał na oku. Doceniam to, Pak. Przed tobą długa droga, ale masz zadatki na dowódcę. Dziękuję. Powinniśmy coś wiedzieć na temat ataku na lotnisko? Tak, przeprowadź Rekera. Okej, więc przeprowadzimy jakiś atak na lotnisko? Jeżeli dobrze zrozumiałem. Pak, Reker, mam dla was ważne zadanie. Musimy dobrze wykorzystać ostatnie rakiety. Przebijecie się na lotnisko. Tylko ostrożnie. Dacie znać, jak wyprowadzą samoloty. Do Walii wielu mi popłyniemy dalej na zachód. Jasne, kapitanie, łatwizna. Tak. Reker, możecie zginąć. Straty będą duże, ale nie ma wyjścia. To nasza jedyna szansa. Oddział, który dotrze na lotnisko i wystrzeli flarę, będzie mieć pół minuty na ewakuację, zanim rozpoczniemy ostrzał. Jasne. Pół minuty. Musicie się zginąć. To byśmy zdążyli. Nasze rakiety. Pana? Chodź, Reker. Gdzie Irish? Ruchy, żołnierze, ruchy! Rozkaz kapitana Irish. O, a ty gdzie się wybierasz? Zgłosiłam się. Zgłosiłaś się i masz zgodę? Od Garrisona. Z nim o tym gadaj. Wiedzieliście o tym? Znasz mandaryński, sierżancie? To czy znam, czy nie, to nie twoja sprawa, młoda damo. Ja chcę tylko pomóc. Poprzesz mnie, prawda? Moim zdaniem popełniamy ogromny błąd. Będzie stanowiła... Nie pamiętam, żeby w jakimkolwiek operacji. Wcześniejszym Battlefieldzie albo nawet Call of Duty którejkolwiek misji była z nami jakakolwiek panienka. Mówi kapitan Garrison. Bojownicy. Chwila, jeszcze sprawdzę tylko dźwięk. Może być. Z Valkyrii. Nasze statki są prawdopodobnie ostatnią linią obrony. Z tego co wiemy, to jedyne nasze jednostki w okolicy. Ale nie będziemy bezczynnie czekać na atak. Burza uziemiła lotnictwo wroga. Ale nie na długo. Jesteśmy zmęczeni. Ucierpieliśmy. Wszyscy straciliśmy bliskie osoby. Jednak całe to cierpienie nie może pójść na marne. To zbyt ważne. Uderzymy na lotnisko pod osłoną burzy, by odzyskać kontrolę nad cieśniną singapurską. Przemowa motywacyjna, tak? Pamiętajcie, kim jesteście i co reprezentujecie. Będziecie walczyć do końca. Nigdy się nie poddacie. Zaatakujemy szybko i bezlitośnie. Oby ta burza przyniosła... Konkretny atak się zapowiada. Okej, okay, let's do this. To dopiero pogoda. Weź mi nawet nie. Pistolet na flary wziąłeś? Tak, wziąłem. Wiadomo, czy storm będzie się nasilać? Pół godziny może być po wszystkich. Zresztą moim zdaniem to raczej tropikalna depresja niż tajfun. Co to jest tajfun? Wy mówicie na ten huragan. Storm czy nie, musimy wykonać zadanie. Jeśli zawalimy misję, ucierpi wielu niewinnych ludzi. Już do nas strzelają. God damn it. Okej. Wysiadka. Sprawdźmy, co mamy w uzbrojeniu. Tutaj może damy sobie SWD. Chociaż tutaj celność i obrażenia są większe. Dobrze, i tak nie będziemy strzelać z tego, więc weźmiemy to, a Skara użyjemy jako podstawy. Tym jeszcze nie strzelałem, ależ to burza jest.
Okej, oznaczmy cele. Zobaczmy, co się dzieje. Okej, mamy czołg. Konkretny ten sztorm. Okej, dosyć podziwiam. Okej, mamy wroga. Czołg tutaj załatwia sprawę za nas. On niepotrzebnie rzucałem drugi granat, no dobra. Oto sposób na korki w mieście. Kupić sobie czołg. Widzę tam amunicję. Fury. O nie, przejedź mi tym czołgiem. Kurczę! No god damn it! Niepotrzebnie się wysunąłem tak na otwartą przestrzeń. Okej, daleko nie ma. Może schowałem się za czymś. Kurde, za dużo tych granatów. Piękny headshot, idziemy dalej. Co to jest? Konkretny sprzęt do nas wali. O nie! Cysterna. Widzę stanowiska wroga, otwieramy wam bramę. Żaden problem!
wystarczy nam dostać się na cały rok. Dobra, Rek! Boże, rozwalą w końcu tą pelotkę, czy... Dzięki. Chyba, że za szybko idę do przodu. Dobra, trochę się poczołgamy, może nikt nas nie zobaczy. Oprócz pelotki. To mnie wali, goddammit. Serio musimy się trzymać za tym czołgiem, żeby przejść tą misję. O, ależ to pięknie wygląda. Gromadze, wskazujcie cele. Okej, ruszaj. Czy oni tutaj nie spadli z góry czasami? Ora, tym razem jakoś ostrożniej może. Regulujemy optykę, czekajcie! Okej, jesteśmy gotowi! Co teraz? No, dawajcie tym czołgiem. Kurwa, ja pierdolę, jedu! Co się stało? Płat był otwarty, to cud, że żyjemy! Co się stało? Fala uderzeniowa! Okej, nasi przyszli. Co tu się dzieje? Dawaj, dawaj, szkoda czasu. Aha, ja! Pięknie. No teraz tak. Teraz sobie postrzelamy. Wbijasz tutaj centralnie w nos. Okej, tam jest jakiś pojazd, zajedźmy go od tyłu. God damn it! Trochę się zawiesił w teksturach. Super noktowizja. Rozumiem, że jesteśmy... Kurde, jak fail. Nie do pokonania, skoro mamy non-stop 100 HP. A nie. Nie mamy non-stop 100 HP. 17 nam zostało.
Okej, przejedziemy dołem teraz. Plotka? Nie, tak chciało. Kurde, to jest puste, mogłem to sobie wziąć. No to szukamy. Tylko uważać na progu. Tam przy murze! Porzucony pojazd! Okej, zmienimy pojazd. Boimy się troszeczkę tym. Czy nie? Nie pobawimy się? Wrócimy do czołga. Tylko że teraz to stoi nam na drodze. Mniejsze o to na razie. Zmieniłem się czołgiem. Może rozwalimy parę galet. Tak. Na razie nie widzę lotniska. Kierunek jest ok. Trzeba tylko znaleźć spark. Tam! Za centrum handlowym! Dobrze. Przebijamy się przez centrum. Czołg. Strzelanie w jego przód mi nie urządza, ale... Jak to przejść? Pierwszy z głowy. Może poczekamy chwilę, aż nam się HP odnowi. Jeszcze ze dwa. Pierwszy strzał dla nas, drugi strzał dla nas. Padniesz. God damn it. No nareszcie. Może jeszcze jeden. Tam coś jeszcze jest. Coś nie mogę w niego trafić. God damn it. Die already. O nie, 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 nie. W końcu. Okej. Może tym razem się uda? Medal brązowy za kampanię. Że kiepsko. SAR-21. No, bawiłem się tym multiplayerze. Nawet spoko. O, nie uciesz do koniec. Już to koniec zabawy czołgiem. Przejdziemy przez restaurację. Okej.
udało się przejść przez te czołgi za 6 czy 7 razem. Wchodzimy do restauracji. O, nie widzieli, no. Ja też ich nie widziałem z góry. Okej. Na co patrzymy? Uch, kurde. Całkiem przemarzłem. Most jest tam. Tylko my zostaliśmy. Lepiej ruszajmy. Wszystko widać jak na dłoni. Psa bym nie wydolił. Potrzebny lepszy plan. Chmury się przerzedzają. Burza słabnie. Musimy się pośpieszyć. Nie podoba mi się to! A tobie odbiło? My czworo kontra cała armia? Dokładnie omawialiśmy tę misję z Garrisonem. Oczywiście, że tak, Irish. Nie, ty ją omawiałaś. Omawiałaś ją za moimi plecami. O co ci chodzi? Przeszkadza ci kobieta w oddziale? Nie, kobieta mi nie przeszkadza, ale kłamców nie ścierpię. Irish, jak zwykle coś ci nie pasuje. Mam misję do wykonania. Pomyśl o ludziach na Valkyrii. O tych uchodźcach. Przecież oni na nas liczą. Nie przeklinaj! Gówniarzu, ile ty masz lat? Pomóż mi, Rekker! Coś ukrywa. Miej ją na umę. Dobra, Irish! No dalej, dajemy też. Go, go, go! Jest amunicja. Kampera jest. Dobra. Ciekawe, czy to M4. Idź się za samochodami. Nie. No, spadnij mi na głowę. To pudło to jakaś masakra! Tak, ale działa cokolwiek! Ostrożnie! Przez autobus! Co teraz? Przez autobus, okej. Gdzie ta cała armia wroga? Wszyscy? Idziemy dalej. Tu się jeden. Konkretnie. Wiatr przepycha samochody, a my idziemy sobie normalnie, tak? No chyba coś nie bardzo. Okej. Będzie dobrze. Pomóż mi to ruszyć. Chyba jedyny moment, w którym nasz bohater wydaje z siebie jakiekolwiek efekty dźwiękowe. Okej, czysto. Dobra, dawaj do samochodu. Pak wybiszymy. Hanna, sprawdź hamulec leczny. Dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ruszą się. God damn it! Musimy zjeżdżać z tego mostu. Tu jest niebezpiecznie. Nie zostawimy cię, nie ma mowy. Będziemy trzymać się razem. Dawaj! O Boże, daj mi rękę. Powinieneś być wolny. Co jest, cholera? Zaczepił się o coś. Przestrzelki zaczepiły się. Ludzie, co to? Oh fuck! No to jest dobre. I co teraz? Do góry. Chłopie, bo się utopimy. Wypływaj. Uff.
Pięknie, akurat pak na nas czeka. Cóż za przypadek. A gdzie panna? Irish, nie tak brzydko. Gdzie moja snajpera? Pięknie, tam jest samo. No w takim momencie. Wchodzimy. Dobrze jest się schować przed sztormem. Masz flary, pak? Tak, mam. Szybciej, chłopaki, szybciej! Dodatki, co nam... Aha, mamy coś takiego. Weźmy może... Bulldoga. Otwieraj, otwieraj. Co tam mamy? Obsługa i paru strzelców. Czyli stara dobra rozpierducha, tak? Nie ma ich jak znożować. Tam jest ktoś, tu jest ktoś. Dobra, walimy. Piękny spot. Gdzie oni są? Teraz ich załatwię. Kill him! Kto jeszcze? Na dole. Mam nadzieję, że to tutaj, dobra. Są skrzynki z amunicją, więc to chyba tutaj. Nie, skrzynki są na dole. Cholera! Szybciej! Teraz się zabawimy.
No nie, żeby tutaj nie paść czasami. Okej, skoro mamy już się tutaj czym pobawić, może odpalmy to. Okej, mamy to. Weźmy z powrotem bulldoga. Na dół. Na dół! Jakiegoś snajpera! Okej, chyba my też musimy trochę przykampić. Kto to jest? Kurde nos! Miałego się trzeba zabić. Ma jakiś super body armor. To co, cholera? Rekker, dasz radę? Szkoda, że nie możemy wsiąść do odrzutowca. Może podejdźmy i załatwmy sprawę granatą. A jeśli nie granatą, to kamperą. God damn it! Wszyscy, co tutaj masz? RKM. Snajper. Headshot! Okej, wychodzimy z tego. Widzę wóz! Wszyscy wsiadaj! Startują! Gotów pas! Muszę wystrzelić w larę już! Dlaczego ty kurwa prowadzisz? Zapowiada się ostra akcja. No już, już jadę! Flara poszła, mamy 30 sekund. Co ty kurwa kombinujesz? Sabotaż? Jeszcze! No już, dawaj! Co ty kurwa wyrabiasz? Nadlatują! Gaz, jazda! Jest! Przygotuj się, Rekker! Tutaj jest podpalić się! Dobrze, prawo stawię! Jadę przecież! No super! Pogoda się poprawiła, odrzutowce. God damn it! Zaczyna się. Fucking! Silnik nas goni! O co tutaj chodzi w ogóle? Spoko, przeżyliśmy, nie mogą zabić głównego bohatera gry. Fuck! Obudź się do cholery! Fuck! Co to odpierdalasz? Ocknij się! No nie. Tam też ja! Uczana tam! Co jest kurwa? Ty turno! O! Tego bierzemy. Wybacz, Rekker. Inaczej się po prostu nie dało. No to pięknie. Można się było tego spodziewać, a już dobrze.
przewidział sytuację.